Polsce jest wiele małych gospodarstw rolnych, które produkują na rynek i przynoszą dochody. Najczęściej są to gospodarstwa sadownicze lub ogrodnicze, które coraz częściej decydują się na przetwarzanie surowców w gospodarstwie i sprzedaż na rynkach czy targowiskach. Takie gospodarstwo prowadzi Grzegorz Bogucki w miejscowości Radwanków Szlachecki w województwie mazowieckim w dorzeczu Wisły. Ten przepiękny region sprzyja uprawom owocowym. Mam nieduże gospodarstwo, ponad 3 hektarowe. W gospodarstwie zajmuję się uprawą czereśni, borówki i na chwilę obecną jeszcze dochodzi śliwka. Produkujemy dobry, jakościowy owoc, więc nie narzekam jakby na zbyt, nawet taki miejscowy, gdzie przyjeżdżają do mnie kupcy, przychodzą ludzie ze wsi, przyjeżdżają ludzie z okolicznych miejscowości i po prostu nabywają ten owoc, płacąc oczywiście cenę produktu premium, tak? Swój owoc także wywożę na rynek hurtowy Bronisze i tam mam też swoich odbiorców, których od kilku lat zaopatruję i w zasadzie mamy taką fajną współpracę. Klienci zwracają uwagę na jakość przede wszystkim. Jakby przychodząc, najpierw czasami próbują tego owocu, czy jest słodki, czy jest jędrny, czy posiada walory takie, jakie oczekują i dopiero wtedy jakby nabywają go i wielokrotnie wracają. Kiedyś mi się zdarzyło, nawet w tym roku mi się zdarzyło, że pan kupuje lubiankę borówki, odjechał dosłownie 200 metrów, spróbował w samochodzie jeszcze, wrócił. Ojej, jaka dobra, to jeszcze raz kupię, tak? Pan Bogucki przez wiele lat rozwija swoje gospodarstwo, aby przynosiło odpowiednie dochody. Większość prac prowadzi samodzielnie, a to daje mu większe możliwości zarabiania pieniędzy. Większość prac w gospodarstwie wykonuję sam, począwszy od agrotechniki, takiej typu cięcie, nawożenie, w ogóle pielęgnacja krzewów czy drzew. Tak? Oczywiście pomaga mi też tym tata, który cały czas jakby, mimo tego, że przekazał gospodarstwo razem z mamą, ale cały czas czynnie uczestniczy jakby w moim życiu takim zawodowym. Mimo też jakiegoś wieku jest w stanie mi jeszcze pomóc. Więc to też tnie koszty, które musiałbym ponieść na zatrudnienie dodatkowego pracownika czy ekipy, która przycięłaby, czy powiedzmy podnawoziła, czy opryskała, tak? I dlatego też jakby zysk dla mnie jest dużo lepszy i większy, jeżeli mogę sam większość prac wykonać. Ja nawet wiem, powiedzmy, w której części plantacji, bo wiadomo, ziemia jest różna. Jesteśmy tutaj na, powiedzmy, Dolinie Środkowej Wisły. Tutaj nazywamy to nadwiślańskim urzeczem. Więc powiedzmy, ja wiem, że środkiem idzie pas jakiejś słabszej ziemi, troszkę te owoce mogą być troszkę słabszej jakości, troszkę w niektórej części plantacji lepszej jakości. Wiadomo, to jest jakby zmienność tej gleby. Ale ja wiem, że na przykład tnąc, wiem na przykład, że przy tych krzewach muszę się skupić bardziej na cięciu, bo żeby uzyskać tą samą jakość, jak na tych w innej części plantacji, gdzie powiedzmy ta gleba jest lepsza i wymaga mniej, powiedzmy, pracy. Małe gospodarstwa rolne wnoszą istotny wkład w rozwój społeczny i środowiskowy. W takich gospodarstwach istnieje powiązanie pomiędzy rozwojem rodziny a rozwojem gospodarstwa i nie są one nastawione wyłącznie na produkcję, w przeciwieństwie do gospodarstw wielkoobszarowych. Małe gospodarstwa rolne dysponują większym bogactwem gatunków uprawnych oraz mają większą bioróżnorodność. Odgrywają też istotną rolę środowiskową, w szczególności poprzez kształtowanie mozaikowatej struktury siedlisk przyrodniczych. Jeżeli mówimy o małych gospodarstwach, to w Polsce ich mamy 95-97%. Także w większości gospodarstw w Polsce mamy małych i średnich. Wspieranie ich jest bardzo ważne, dlatego że no to jest ta struktura nasza, naszego rolnictwa. I my musimy robić wszystko, żeby je wspierać, nie zamykać, nie likwidować, jak to niektórzy nas do tej pory próbowali robić, programy takie, żeby no, likwidować. My musimy robić wszystko, żeby te gospodarstwa wspierać. Takie gospodarstwa rolne jak Grzegorza Boguckiego mogą liczyć na pomoc finansową w ramach interwencji Rozwój Małych Gospodarstw z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wnioski można składać do 27 października 2023 roku. Nabór będzie prowadzony za pośrednictwem PUE przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Mam nadzieję, że wiele gospodarstw wejdzie, bo to jest 120 tysięcy. 120 tysięcy to dla tych małych gospodarstw i średnich to są duże pieniądze. Duże pieniądze na to, żeby zmodernizować, żeby pomóc zmodernizować te gospodarstwa. To również jest takie spojrzenie w przyszłość, bo jeżeli mamy taką strukturę małych i średnich gospodarstw, to musimy ich utrzymać po to, żeby młodzi
przejmowali te gospodarstwa. Dlatego również program, który już ogłosiliśmy, który już trwa, wsparcie młodego rolnika, to jest program, który do 200 tysięcy złotych również wspiera młodego rolnika. Także to są takie spojrzenia, programy, które patrzą w przyszłość, nie tu i teraz, bo wiadomo, dziś mamy problem ze zbożem, musimy gasić te pożary związane ze zbożem, ale również programy, które patrzą w przyszłość, w rozwój naszego małego i średniego rolnictwa. Grzegorz Bogucki również skorzystał z takiej pomocy, ale w poprzedniej perspektywie finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2020 roku skorzystałem z programu restrukturyzacji małych gospodarstw. Na ten wniosek nabyłem opryskiwacz, który stoi za mną, specjalistyczny opryskiwacz, który bardzo ułatwił mi pracę, jeśli chodzi o pielęgnację, o opryski borówki, czereśni, no i śliwki. To są dosyć spore pieniądze, bo ciężko jest małym gospodarstwom wyciągnąć taki zastrzyk pieniędzy, żeby było sobie pozwolić na nowy sprzęt, taki fabryczny nowy, który spełni nasze oczekiwania. Tak? Ja też długo szukałem i producenta, i maszyny, która w 100% spełni moje oczekiwania, no i nabyłem opryskiwacz, który stoi za mną. Jest to bardzo fajny program i uważam, że nie można się bać jakby brać takich funduszy, dlatego że one nam bardzo pomagają, tak? Tym małym gospodarstwom w rozwoju przede wszystkim. Teraz wchodzi nowy program, w którym też zamierzam startować i na ten program też nabędę jakieś nowe maszyny, które mi pomogą w zbiorze, w zwożeniu owoców, czy też nawet w nawożeniu. Takie gospodarstwa rolne pełnią także istotne funkcje w dostarczaniu żywności na rynek lokalny, zwłaszcza w zakresie produkcji świeżych warzyw i owoców. Stanowią też duży potencjał rozwoju takich nisz, jak na przykład produkcja tradycyjnych, lokalnych czy ekologicznych produktów. No, według statystyki tych gospodarstw jest bardzo dużo takich drobnych i też mają rację bytu. Dlatego, że my możemy się bardziej skupić na tej jakości owoców, że wiemy, że musimy zrobić pewną partię pracy, którą musimy wykonać. Możemy też oczywiście skupić się na pracy zawodowej, tak? Jeżeli ktoś ma, to jakby małe gospodarstwo też nam pomaga w tym, ułatwia nam tą sytuację, dlatego że możemy jeszcze sobie dorobić gdzieś, powiedzmy, w innej pracy. Tak? W ramach tej perspektywy finansowej Unii Europejskiej będzie to pierwszy nabór wniosków dla rolników, którzy prowadzą małe gospodarstwa. Rolnicy będą mogli aplikować o wsparcie na rozwój swojego małego gospodarstwa z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, ale także na przykład z zakresu produkcji ekologicznej. O pomoc będzie mógł ubiegać się rolnik, to jest posiadacz gospodarstwa rolnego, o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tysięcy euro, który prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność rolniczą, z której uzyskuje przychód ze sprzedaży na poziomie co najmniej 5 tysięcy złotych. Zwiększona została dostępność gospodarstw, bowiem została zwiększona wielkość ekonomiczna. W poprzednim naborze to były gospodarstwa małe, tak naprawdę małe, bo 13 tysięcy euro, natomiast teraz zostało to podniesione do 25 tysięcy euro. W tegorocznym naborze wysokość pomocy wynosi 120 tysięcy złotych dla gospodarstw prowadzących produkcję ekologiczną. 100 tysięcy złotych pozostałe. Aby uzyskać pomoc, wnioskodawca powinien złożyć wniosek o przyznanie pomocy wraz z dokumentacją towarzyszącą. Jednym z kluczowych elementów jest biznesplan. Przygotowany przez rolnika biznesplan powinien przedstawiać koncepcję zmian w gospodarstwie służących zwiększeniu orientacji rynkowej gospodarstwa, w tym zmiany w zakresie wzrostu wartości sprzedaży produktów rolnych. Jeżeli mówimy o tym małych i średnich, to one przede wszystkim produkują może mniej niż te większe, ale produkują zdrową żywność, pewną żywność i dlatego też rozwijamy rolniczy handel detaliczny. Właśnie to jest ta bioróżnorodność. Polska słynie z tej bioróżnorodności. Tak naprawdę to, że mamy te produkty w takiej wysokiej jakości, to są właśnie związane z tym, że to jest bioróżnorodność. Nie tylko jedno zasiew, czy to pszenica, czy to, tylko różne zasiewy. I to jest bardzo ważne dla naszego rolnictwa polskiego i to będziemy wspierać. Pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego pomagają rolnikom w pozyskiwaniu unijnych środków. Na tym obszarze jest około 70-80% małych gospodarstw, no, takich, którzy muszą sobie radzić, jeżeli chodzi o gospodarkę rynkową. Głównie są to gospodarstwa ogrodnicze, sadownicze, również małe gospodarstwa zajmujące się uprawą zbóż i ewentualnie produkcją zwierzęcą, jeżeli chodzi o
opasy czy krowy mleczne. Duże jest zainteresowanie rozwojem małych gospodarstw w ramach tego nowego planu strategicznego. Pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego pomagają w przygotowaniu dokumentacji, a również też w prowadzeniu dalszym rolnika przez okres 5 lat. Czyli jeżeli chodzi o spełnienie tych wszystkich warunków i o rozliczenie tej inwestycji w okresie tym 3-letnim i później jeszcze monitoring przez kolejne 2 lata w ramach realizacji tego programu. W ramach planu strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 rolnicy mogą korzystać z szeregu innych instrumentów wsparcia, m.in. wsparcie w ramach interwencji, inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększających konkurencyjność, dotacje, inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej, inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu, inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń, premia dla młodego rolnika. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.